Projekt Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra. Partner Muzeum Miasta Norrköping. Łódź, Norrköping, Miasta Włókniarzy, 1950-1970. Czarno-biała fotografia z podpisem Łódź, panorama miasta, lata 1950-1960. Widziane z wysoka kamienice i dworzec kolejowy. Za nimi wyższe, ciemne sylwetki elektrowni i fabryk z intensywnie dymiącymi kominami. Para i dym zasnuwają niebo. Łódź, miasto leżące w centrum Polski, liczy sobie obecnie około 720 tysięcy mieszkańców. Prawa miejskie uzyskała w roku 1423 i do końca XVIII wieku była miasteczkiem rolniczym. Decyzją władz województwa mazowieckiego Królestwa Polskiego powstał tu ośrodek wytwórczości włókienniczej. Miasto liczyło wtedy niespełna 800 mieszkańców. W roku 1839 ukończono budowę pierwszej w pełni zmechanizowanej fabryki włókienniczej. U progu I wojny światowej nad Łodzią dymiło już kilkaset kominów fabrycznych, a liczba mieszkańców przekroczyła 500 tysięcy. Była największym producentem materiałów tekstylnych w kraju. Czarno-biała fotografia z podpisem Okolice elektrociepłowni, rok 1958. Na pierwszym planie błotniste kolejny w śniegu i bezlistne drzewa. W głębi widoczne zabudowania przemysłowe i fabryczne kominy. Życie miasta zdominowane było przez przemysł, a większość pracujących mieszkańców, mężczyzn, kobiet i dzieci, zatrudniały fabryki włókiennicze. Dynamika rozwoju przemysłu pozostawiała daleko w tyle poprawę warunków życia robotników. Największą bolączką miasta był brak wodociągów i kanalizacji. W czasie obu wojen światowych łódzki przemysł, podobnie jak w całej Polsce, poniósł ogromne straty. Po II wojnie światowej Polska znalazła się za żelazną kurtyną, czyli stała się jednym z państw satelickich ZSRR. Zmieniono ustrój polityczny, przemysł został znacjonalizowany, a gospodarka kapitalistyczna zastąpiona systemem nakazowo-rozdzielczym. Czarno-biała fotografia z podpisem Łódź, panorama miasta, lata 60. Widziana z wysoka zwarta zabudowa śródmieścia wzdłuż prostopadle biegnących ulic. Widać kamienice i położone między nimi podwórka, gdzieniegdzie budynki fabryczne i wysokie kominy. Łódzkie fabryki pracowały aż do upadku komunizmu w roku 1989. Przemysł włókienniczy upadł głównie w wyniku drastycznego obniżenia sprzedaży produkowanych artykułów, co było spowodowane ich niską jakością i, co za tym idzie, ich małą konkurencyjnością na rynku światowym. Utracono tradycyjne rynki zbytu w postaci krajów byłego ZSRR, natomiast nastąpiło otwarcie Polski na import tanich artykułów włókienniczych, głównie z Azji Południowo-Wschodniej. Dlatego też w latach 90. o prawie 80% spadła produkcja tkanin. W ciągu kolejnej dekady zamknięto niemal wszystkie łódzkie fabryki włókiennicze. Czarno-biała fotografia z podpisem Norrköping, panorama miasta, lata 50. Widok z dachu budynku przemysłowego. Na pierwszym planie zabudowania fabryczne stojące ukośnie, pomiędzy kanałami wodnymi. Widać kryte blachą dachy. Obok budynków fabrycznych 5 wysokich kominów. W oddali gęsta zabudowa miejska, składająca się z budynków o spadzistych dachach. Norrköping, miasto szwedzkie, liczące obecnie około 130 tysięcy mieszkańców, leży na wschodnim wybrzeżu Bałtyku. Historia miasta sięga wczesnego średniowiecza. Stało się ono ważnym ośrodkiem gospodarczym na początku XVII wieku, kiedy zaczęto produkować tam broń oraz sukno na użytek szwedzkiego wojska. W okresie pomiędzy połową XVII wieku a końcem lat 60. XX wieku Norrköping było centrum przemysłu włókienniczego Szwecji. Czarno-biała fotografia z podpisem Norrköping, panorama dzielnicy przemysłowej, lata 50. Na pierwszym planie drzewa, dalej rzeka. Przy samej krawędzi wody wznoszą się kilkupiętrowe budynki fabryczne o spadzistych dachach. Pomiędzy nimi dwa wysokie, dymiące kominy. Większość zabudowań fabrycznych nad rzeką Motalą powstała w latach 1850-1920. Produkowano w nich 70% wszelkich wyrobów tekstylnych w skali kraju. Miasto zyskało miano szwedzkiego Manchesteru.
Kominy fabryczne dymiły w dzień i w nocy. Rytm dnia wyznaczały odgłosy fabrycznych syren. Woda rzeki zmieniała kolor w zależności od bieżącej pracy farbiarni. Szybko przyrastała liczba ludności miasta. Zmechanizowana produkcja umożliwiała zatrudnianie kobiet i dzieci. W 1870 roku około 85% osób czynnych zawodowo pracowało w przemyśle włókienniczym i około 50% z nich stanowiły kobiety. Czarno-biała fotografia z podpisem Zakłady Przemysłu Bawełnianego Tuppen, lata 50. Wieczór. Widok położonych nad wodą zabudowań fabrycznych. Sylwetki budynków i ich jasno oświetlone okna odbijają się na powierzchni wody. W tle długi czteropiętrowy gmach z nazwą fabryki na fasadzie. Podczas II wojny światowej Szwecja zachowała neutralność, co uchroniło przemysł przed zniszczeniami. Po wojnie rządząca partia wprowadziła reformy socjalne, które doprowadziły do zbudowania wzorcowego państwa opiekuńczego. Szwecja stała się jednym z najbogatszych krajów świata. Mimo to w końcu lat 50. XX wieku fabryki Norrköping, podobnie jak cały przemysł włókienniczy zachodniej Europy, zaczęły odczuwać kryzys związany m.in. z konkurencją z wyrobami z Dalekiego Wschodu. Na początku lat 70. zamknięto ostatni zakład tekstylny. Na początku lat 80. dzielnica przemysłowa opustoszała, z wyjątkiem zakładów papierniczych, które pracowały do 1986 roku. Łódź. Czarno-biała fotografia z podpisem Plakat z czasopisma branżowego Nasze życie, rok 1960. Plakat przedstawia dymiący komin fabryczny. Komin wypełnia cały pionowy kadr. Ujęcie podkreśla jego potęgę. Perspektywa sprawia, że jest szerokie u dołu i zwęża się ku górze. Z lewej strony rytmiczny wzór tworzą biegnące wzdłuż komina schodki z metalowych prętów. Z prawej strony widać zwisającą ze szczytu komina linę, na której rozpięta jest łopocząca na wietrze flaga. Mówi Bożena Piwkowska. I teraz mama nam mówi któregoś dnia, gdy wracamy do domu. Słuchaj, tu przyszedł do nas pan Sobczyk i pan Ambroziak. Pan Sobczyk był przed wojną urzędnikiem w kasie, a pan Ambroziak był przed wojną salowym chyba na przędzalni. Wrócili do pracy, bo w czasie wojny nie pracowali. Proszę, we dwójkę przyszli. Mama nam to opowiadała, bo była sama w domu. Przychodzi pan Sobczyk i pan Ambroziak, tylko wyglądała bardzo dobrze, z kluczem. Koniec stycznia, przełom lutego. Klucz do fabryki, że pani przyszła zarządzać. A na swoją moja mama bardzo przytomnie powiedziała: proszę panów, jestem wzruszona i bardzo panu dziękuję, ale to nie te czasy. No to kto będzie rządził? No to pan będzie dyrektorem administracji. No, wrócili z kluczem i powtórzyli. Wobec tego robotnicy mnie nawalili. I pierwsze zaświadczenie z pracy, które mam jeszcze na początku lat 40. po wojnie, to jest podpisane przez Ambroziaka. Czarno-biała fotografia z podpisem Norrköping, panorama dzielnicy przemysłowej, lata 50. Na pierwszym planie drzewa, dalej rzeka. Przy samej krawędzi wody wznoszą się kilkupiętrowe budynki fabryczne o spadzistych dachach. Pomiędzy nimi dwa wysokie, dymiące kominy. Wypowiedź Sune Anderssona. W roku 1944 i po wojnie nastąpił rozwój przemysłu włókienniczego. My eksportowaliśmy, a cały przemysł wokół leżał w gruzach. To była dobra praca. Firma chciała uruchomić pracę na kilka zmian. Zostałem we włókiennictwie. Mogłem mieć inną pracę, ale jak miałem stanowisko konserwatora, miałem lepsze wynagrodzenie i lepsze warunki.